Przede wszystkim gratuluję Ci, że dotrwałeś to cięcie wagi, wniosłeś pięknie 84 kg na wagę, tak jak być powinno, po Bożemu. Dziękuję bardzo. No ja staram się zawsze profesjonalnie takie kwestie rozwiązywać i dopełniać limitów, na które się umawiam. Aczkolwiek wiadomo, waga to jest najcięższy element tego sportu, moim zdaniem. Czy mam jakąś wielką pretensję do Czuzigajewa? Nie. Nie zrobił. Ja będę bogatszy o parę złotych dzięki temu. A ile? 30% z tego, co mój menadżer mi przekazał. A kilo 700, czy to jest taka różnica? Ja i tak odbiję na 92, tak więc myślę, że te nasze kategorie wagowe i tak wejdziemy we dwóch, mniej więcej w takich samych limitach wagowych, czyli powyżej na pewno mocno 84. To jest umowna kwestia. Myślę, że go dużo zdrowia to kosztowało. Tak naprawdę zobaczymy, co będzie reprezentował jutro w oktagonie. Ja jestem gotowy na wojnę. Rozmawiałam z Danielem Omielańczukiem, który powiedział, że jego zdaniem jesteś w tej chwili w formie życia nawet lepszej niż byłeś przed walką o mistrzostwo. Bardzo mi miło, że Daniel tak mnie ocenia. Ja też tak się czuję chyba. Naprawdę, powiem Wam, nigdy tak łatwo mi nie było zrobić wagi, nigdy tak się dobrze nie czułem, nigdy nie miałem takiego humoru robiąc wagę, nigdy nie miałem tak naprawdę takiego samopoczucia nawet po zrobieniu wagi. Nie męczy mnie obecność tutaj, nie męczy mnie obecność gdzieś tam w hotelu, przy sprawach, wiadomo, organizacyjnych do gali. Naprawdę mam bardzo dobry humor i chce mi się przede wszystkim, mam świeżą głowę, a wiemy, że tak naprawdę największym problemem moim zdaniem zawodników aktualnie jest to, że wychodzą do walki przemęczeni, a ja taki nie jestem. Długo odpoczywałem i bardzo długo czekałem na tą chwilę, żeby wejść do oktagonu. Jestem naprawdę w pełni zregenerowany i w pełni sił i pełen takiej wewnętrznej złości, żeby tą walkę wygrać. Jutro i dołożę wszelkich starań, żeby ta walka ułożyła się po mojej myśli, aczkolwiek wiem na pewno, że Ibrahim postawi bardzo, ale to bardzo ciężkie warunki walki tego, bo jest na pewno bardzo silnym zawodnikiem, ale tak jak mówię, nie wymiękłem, jeżeli nie zrobił wagi i nie wymięknę jutro na pewno w oktagonie. Czuzigajew nie zrobił tej wagi, ale czy to nie jest swojego rodzaju jakiś handicap dla Ciebie, bo przybiłem Ci piąteczkę faktycznie w sztos forma, sam mówisz, że się nie czujesz się wcześniej nigdy tak gotowy jak dzisiaj, a czy to właśnie, że on nie zrobił tej wagi, nie stawia Cię w tym pojedynku odrobinę wyżej mentalnie przynajmniej, jeżeli chodzi o przygotowanie? Słuchajcie, ale każdy mógł wagę zrobić. To nie jest tak, że ja mu zabroniłem tej wagi zrobić. Mógł się za to wziąć trochę wcześniej i pewnie by zrobił. On nie wnika w moje przygotowanie, nie mam jego przygotowania, czy to jest handicap. Nie wiem, no jeżeli tak jest, no to jestem górą już od razu na wygranej pozycji. Ja nawet gdyby zrobił wagę on, to by to nic dla mnie nie zmieniło, bo ja wiem, w jakiej jestem formie, wiem, jak ciężko przepracowałem ten okres, wiem, jak dużo serca włożyłem i zaangażowania w swoje przygotowania, wiem, w którym miejscu jestem teraz i tak jak wcześniej powiedzieliście, moim zdaniem też jestem jakby wyżej poziomem, niż byłem przygotowany do walki mistrzowskiej, a co za tym idzie, mam formę życia, bo tak naprawdę forma już na poprzedniej walce, to uważałem, że nigdy takiej formy nie miałem, a teraz mam jeszcze większą, tak więc chcę jeszcze więcej zaprezentować. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, mam świeżą głowę, a świeża głowa to jest mnóstwo pomysłów i mnóstwo rozwiązań każdej sytuacji. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyś był twarzą główną gali ACA tym razem, czy to do tego nobilituje, że jeszcze ubierasz do tego elegancką marynarkę? Nie, oczywiście marynarka wynika stąd, że współpracuję już bardzo długo z firmą Diegel Polska. Jestem bardzo im za to wdzięczny, no i jak tylko mogę, no to wszędzie reklamuję tą markę. Poza tym, jak widzicie, szyją naprawdę rewelacyjne garnitury. Jest to rodzaj garnituru Move, który jest dresowo elegancki, czyli trochę sportu, trochę elegancji, więc idealne odzwierciedlenie tej sytuacji, w której właśnie się znajdujemy. Piotrze, jeśli chodzi jeszcze o tą wagę, czy on powiedział nie, bo nie zrobię więcej, czy organizm nie da rady, czy przekalkulował sobie, że tak mu będzie wygodniej? Znaczy, zadajecie mi pytanie, jakbym sobie tam usiadł z nim, kawkę wypił i pogadał. Jakieś były chyba rozmowy, tak? Nie było. Było dokładnie tak, że menadżer zadzwonił do mnie, Artur Ostaszewski, powiedział, że Czuzigajew nie zrobił wagi, kilo 700, mamy dwa wyjścia. Albo bierzemy walkę i bierzemy kasę, albo się nie zgadzamy i nie walczymy. Ja za ciężko pracowałem na ten moment, żeby odpuścić, nawet gdyby wniósł 5 kg więcej, to i tak tą walkę bym podjął. Tak więc nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Myślę, że to jego bardziej obciąża, że on nie wypełnił warunków kontraktu i to on jest nie w porządku. A tak jak powiedziałem, kilo 700, co to jest? A propos reklamy, mocno promowałeś galę, chyba najmocniej ze wszystkich zawodników. Dużo będzie osób na Twoim sektorze? No z tego co wiem, no to tak naprawdę zostały jakieś pojedyncze tam krzesełka wolne, takie, które po prostu ktoś zamówił 3 albo 7, nieparzyście, tak więc myślę, że całe dwa sektory Team Strus, nazwijmy to, są wypełnione maksymalnie, tak? Na pewno jak ktoś jest samotny i chce przyjść, no to zapraszam go, bo już taki bilet się znajdzie, ale z tego co wiem, no to żeby kupić dwa bilety obok siebie już jest problem. Czyli jutro doping pomoże i chyba dobrze walczyć u siebie jednak. Znaczy,
tak naprawdę nie ma to znaczenia, ale fajnie, miło mi, że zobaczyłem mnóstwo znajomych, miło mi, że przyszła żona tutaj, była ze mną obecna. Wiadomo, zawsze będąc czy w Krasnodarze, czy będąc w Wiedniu, no to takiej możliwości nie było, bo zawsze przylatywali w dniu walki i zostawali potem następnego dnia, a teraz jesteśmy na miejscu. Ja i tak mieszkam w hotelu, organizacja ACA zapewnia nam naprawdę najwyższe standardy, jakie tylko można sobie wymarzyć. Mieszkamy w super hotelu, mamy wszystko podtykane pod nos, tak więc na chwilę ją też odciążyłem, w sensie przyszła moją żonę i dałem jej chwilę wolnego w domu, tak więc i ona się świetnie czuje, i ja się świetnie czuję, i przy okazji odpoczniemy trochę, no i jest fajnie. Odbijesz sobie walentynki. Tak, oczywiście. Wyjeżdżam na urlop w twoje w ogóle okolice, od razu po gali, znaczy dokładnie sam w poniedziałek wieczorem. Tak więc musisz zadawać pytania. Maślak. To co, dziękujemy. No, na koniec jeszcze, czy tak jak utwór, do którego chodzisz, i Kaleo Hot Blood, rozumiem, że w żyłach również to płynie i niczego jutro nie zmieniasz. Niczego nie zmieniam, naprawdę jestem w pełni optymizmu naładowany, że ta walka musi się ułożyć po mojej myśli. Jedyne takie zmartwienie mam, nie wiem, czy to jest takie typowo polskie, januszowe, że jest tak dobrze, że chodzę i mówię, że się boję, żeby tego nie zapeszyć po prostu, ale to z drugiej strony jest takie, że jak jest dobrze, to się wszędzie doszukujemy jakiegoś problemu i chyba to jest takie dziwne, tak więc nie doszukuję się, będzie jutro bardzo dobrze, wygram tą walkę, jestem przekonany i zostawię kawał serca tutaj, żeby tak było.